Siema, dzisiaj sobie porozmawiamy o konstruktorach i destruktorach, czyli kolejnym aspekcie programowania obiektowego. Napisałem taką klasę Object. W prywatnej części ma ona wskaźniki na integery i w publicznej mamy właśnie konstruktor. Jak widzicie, nazywa się on dokładnie tak jak nasza klasa i nie zwraca niczego. Bo nie może niczego zwracać, po prostu nie może. No i dobra. Konstruktor zostaje wywołany wtedy, kiedy tworzymy jakiś obiekt z naszej klasy, tak? Czyli w naszym wypadku, gdy stworzymy obiekt, to wypisze się konstruktor i stworzymy sobie pamięć dla zmiennych. I tutaj jest destruktor. Destruktor też ma nazwę jak nasza klasa, ale przed nazwą ma tylde. No i tak, gdy wywołamy destruktor, to wypisze się ten tekst i zostanie usunięta ta pamięć. Tak, tutaj taka prosta funkcja do nadawania jakichś wartości tym zmiennym i tutaj funkcja do wypisywania ich. No i koniec naszej klasy. Dobra, tutaj mamy funkcję, już nie w naszej klasie. I tak, twórzmy sobie dwa obiekty naszej klasy Object o nazwie A i B. A ustawiamy na 5 i 10, B na 20 i 40 i wypisujemy to. I w funkcji main tworzymy sobie obiekt C, nadajemy mu wartość 1 i 2, wypisujemy go, a potem wywołujemy naszą funkcję wypisz. No i tak tutaj, żeby nam się nie zamknęła konsola. No i dobra, patrzymy, co się dzieje. No i tak, konstruktor 1 i 2, czyli to zostało wywołane i nadało wartość 1 i 2. Konstruktor, czyli w tej funkcji to jest konstruktor obiektu A, to jest konstruktor obiektu B i tak wypisujemy A, wypisujemy B. No i tak, destruktor. Czemu tylko dwa, jak my trzy obiekty? No, destruktor wywoływany jest wtedy, gdy obiekt wyjdzie poza zasięg, tak? Czyli w naszym wypadku, gdy A i B po prostu zostanie wywołana ta funkcja. No tak, funkcja main cały czas działa, tak? Nie została zakończona. Dlatego zamknę to, wpiszę Enter i przejdę do wiersza poleceń i uruchamię w taki sposób program. No tak, to co mieliśmy przed chwilą, a nacisnę Enter i dopiero teraz funkcja main się wykonała i został wykonany nasz destruktor obiektu C. No to tyle w tej lekcji.